Wzrost napięć na scenie geopolitycznej na świecie ma już swoje konkretne przełożenie na rynkach finansowych. Szczególnie widzimy to na rynku surowcowym i tutaj warto wskazać na dwa surowce ropę naftową i aluminium. Zacznijmy od ropy naftowej, której ceny są najwyższe od 2014 roku. Ropa, której ceny początkowo starał się i cały czas stara się stabilizować i podnosić. Kartel OPEC, ograniczając jej wydobycie. Drożała już od pewnego czasu, natomiast ten skok ceny powyżej 70 dolarów za baryłkę gatunku Brent to efekt obaw o to, że konflikt wokół Syrii może doprowadzić do zerwania porozumienia nuklearnego między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. To porozumienie, przypomnijmy, zawarte kilka lat temu, umożliwiło Iranowi powrót na rynki eksportowe i sprawiło, że ten kraj zwiększył od tego czasu produkcję ropy o ponad milion baryłek dziennie. Bardzo dużo jak na światowy rynek ropy, gdzie każdy milion to jest ogromna wartość, bo, bo rynek jest ten bardzo nie, nieelastyczny. Teraz ze względu na zaangażowanie Iranu Syrii i za, ze względu na mocny sojusz między Iranem a Rosją, taka twarda linia Waszyngtonu no, mogłaby na pewnym etapie oznaczać, um, że poddano by wątpliwość, już się poddaje wątpliwość to porozumienie, ale na razie jakby nie ma takich bardzo mocnych głosów za jego zerwaniem. Natomiast no, nałożenie z powrotem sankcji na Iran niewątpliwie byłoby dużym, dużym wydarzeniem na rynku e, ropy i zapewne doprowadziłoby do mocnych wzrostów jej cen, co byłoby bardzo niekorzystne dla ogólnie światowej gospodarki, bo jest w takim momencie, kiedy grozi nam i z jednej strony wzrost inflacji, i z drugiej strony spowolnienie po tym bardzo dobrym okresie koniunktury, a szczególnie byłoby niekorzystne dla Polski i Europy, bo jesteśmy importerami energii netto zdecydowanie i ta dobra koniunktura ostatnich lat to jest między innymi zasługa właśnie bardzo niskich cen ropy z lat 2014, 15-16, więc niewątpliwie nie jest w naszym interesie to, żeby widzieć dalszy wzrost cen ropy. Natomiast nie mamy na to aż tak dużego wpływu, bo właśnie te ceny zależą w ostatnim czasie głównie od tych wydarzeń na linii Waszyngton powiedzmy sobie, Rosja Rosja plus Iran. Drugim takim rynkiem, o którym wspomniałem, to rynek aluminium, gdzie Ceny tego metalu wzrosły w ostatnim bardzo krótkim czasie o powyżej 20%. Jest to efekt nałożenia sankcji przez Waszyngton na Rosję, w tym przypadku akurat konkretnie na Rusal, dużego producenta aluminium w Rosji. No i rynki obawiają się, że tego metalu będzie brakowało na światowych rynkach. Nie chodzi tylko o to aluminium, które jest wyprodukowane w Rosji, ale na przykład mieliśmy w ostatnich dniach informacje od. Riotin to jest to jeden z największych producentów surowców na świecie, iż być może będzie musiał zerwać niektóre kontrakty na aluminium z produkcji australijskiej, ponieważ tamta lokalna rafineria jest spółką, w której Rusal posiada udziały. Więc jak widać tutaj te sankcje mogą mieć daleko idące... Konsekwencje, i o ile można powiedzieć, że w takim wymiarze globalnym rynki tak specjalnie się tym nie przejmują, nie widać na przykład jakichś głębokich spadków na giełdach, tak jak to miało miejsce przy tej, w tej pierwszej fazie tzw. Tak wojen handlowych, gdzie, gdzie było sporo obaw. Tutaj tego nie ma, to w przypadku już poszczególnych surowców, takich właśnie jak ceny aluminium, no ten wpływ może być bardzo, bardzo wyraźny. Ze względu na to warto obserwować i ten front. Waszyngton, Rosja i ten front właśnie wojen handlowych, głównie Stany Zjednoczone, Chiny, bo tutaj wydaje się, że, że mogą być jeszcze różnego rodzaju zagrania, które będą miały bardzo istotny wpływ na poszczególne rynki.